Wspominaliśmy wcześniej o rugbystach, ale w Łodzi mamy również zawodników bratniego, a przynajmniej nieco podobnego sportu do rugby, czyli futbolu amerykańskiego. Wilki Łódzkie przygotowują się do pierwszego meczu sezonu. Na początek zagrają na wyjeździe z Seahawks Sopot. Łódzki zespół miał aż 5 miesięcy przerwy w rozgrywkach, jednak zawodnicy przekonują, że są dobrze przygotowani do nowego sezonu. Staraliśmy się, jak tylko pogoda pozwalała, wychodzić na zewnątrz, trenować w sprzęcie. Na hali też trenowaliśmy na sztucznej murawie w sprzęcie raz w tygodniu. Ogólnie bardzo ciężko przepracowaliśmy cały off-season, także przygotowani jesteśmy naprawdę solidnie. Dodatkowo rozegraliśmy sparring z Tychy Falcons i byliśmy na obozie szkoleniowym dwudniowym z Husarią Szczecin. Nigdy tak nie trenowaliśmy tak ciężko jak w tym sezonie. Skupiliśmy się naprawdę na treningach motorycznych i zarówno teoretycznych. Zawodnicy jeszcze tak naprawdę jest nas mniej, ale nigdy nie byliśmy tak przygotowani jak w tym sezonie. Sopot jest tak naprawdę zapleczem mistrza Polski. Mają 3 obcokrajowców, którzy dołączyli niedawno do tej drużyny. Także myślę, że oni mogą namieszać trochę. Nasi futboliści podchodzą z respektem do rywala, mimo że zespół Seahawks Sopot to beniaminek pierwszej ligi. Wiemy, że to jest bardzo mocna drużyna. Mają bardzo doświadczonego rozgrywającego. Jako jedyny rozgrywający w polskiej lidze wykonał 100 podań na touchdown. Także no spodziewamy się ciężkiego meczu, ale liczymy na wygraną. O tym, czy Wilki wyjdą zwycięsko z tego starcia, przekonamy się już jutro po południu. W dzisiejszym wydaniu to wszystko. Jutro sport o tej samej porze. Natomiast w niedzielę widzimy się o 22:00. Miłego weekendu. Do zobaczenia.